Dzisiaj, moi drodzy, ja chciałam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat głodówki leczniczej. Ci oczywiście, którzy się interesują zdrowym żywieniem, zdrowym stylem życia, dietetyką i naturalnymi terapiami, wiedzą o tym, że głodówka od czasu do czasu dla organizmu jest bardzo wskazana i nawet potrzebna. Niektórzy wiem, że mają takie troszkę wątpliwości co do tego tematu, natomiast myślę, że tutaj warto rozwiać te wasze wątpliwości, bo w 2016 roku Yoshinori Oshumi dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za to, że właśnie przedstawił mechanizm autofagii, który udowadnia nam, że jakby ta głodówka czy post powoduje i w naszym organizmie te komórki, które są zniszczone podczas momentu, kiedy my nie dostarczamy składników odżywczych do naszego organizmu, one same zjadają siebie. I tutaj to jest bardzo ważna, istotna informacja dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, aczkolwiek myślę, że dużo z was już o tym słyszało. Jest to normalnie naukowo już udowodnione i można szczerze wszystkim polecać, zdrowym ludziom oczywiście, takie głodówki. No nie wszyscy niestety mogą takie głodówki zastosować, zwłaszcza takie osoby, które są bardzo chore, przewlekle chore, które są chore na raka, które miały na przykład radio czy chemioterapię. To są takie ciężkie przypadki, absolutnie takim osobom nie zalecam stosowania żadnych głodówek, ponieważ organizm jest już bardzo wycieńczony, więc no, trzeba mu dostarczać odpowiednich odżywczych składników, żeby się zregenerował, żeby się odbudował. No i oczywiście też kobiety w ciąży też nie powinny takich rzeczy sobie na własną rękę robić. Głodówka to jest taki stan, w którym nie jemy żadnych produktów żywnościowych, tylko na przykład pijemy wodę. Ja wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie przygotowanie fizyczne do przeprowadzenia takiej głodówki, ponieważ wszystko jest w naszej głowie i tutaj trzeba się przygotować. Kto nigdy takiej głodówki nie robił, nie powinien oczywiście rzucać się na głęboką wodę, robić tych głodówek nie wiem ile dni. Postarać się najpierw zrobić sobie tak zwane okienka żywieniowe, czyli na przykład jedząc jakiś pokarm raz i robiąc sobie na przykład coraz dłuższe przerwy, iluś tam godzinne, zaczynając od 5, od 7 do 10, nawet 15-12 godzin po prostu takiej przerwy, takiego okienka między posiłkami. Można również spożywać jeden solidny posiłek, na przykład obiadowy. No jeśli ktoś nie jest w stanie wytrwać bez śniadania, no to wtedy trzeba takie śniadanie zjeść. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu organizm się przyzwyczaił do takich stanów. Nie można też go za bardzo stresować, bo wszystkie, pamiętajcie, wszystkie zmiany, które wprowadzamy, są stresem dla organizmu i trzeba go stopniowo przyzwyczajać. To są takie właśnie przygotowania do głodówek, na przykład na samych sokach. Pamiętajcie, że sok to jest jednak pożywienie. Tam są witaminy, minerały. To nie jest woda, która jest neutralna, która nie ma w zasadzie, no nie ma kalorii ani niczego takiego, co by mogło być podobne do posiłku. Natomiast już sok jest posiłkiem. Jest inaczej metabolizowany i w ogóle jest to inaczej przez organizm trawione. Jak chcecie się przygotować do takiej właśnie głodówki większej, no to po prostu najpierw spróbujcie sobie to okienko zrobić, jakby nie jeść coraz dłużej między posiłkami, no i później przejść na soki, a później zobaczyć na przykład z jednym dniem, jak będzie z wami, jak nie będziecie jedli jeden dzień, jak nie będziecie później mogli jeść 2 dni, 3 dni. Także sprawdzajcie swój organizm, bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałam, ważne, żeby się psychicznie do tego przygotować. To nie jest czasami łatwe. Dla kogoś, kto naprawdę zarzuca się jedzeniem albo po prostu nie dba o to, co je, to rzucanie się na takie głodówki nic dobrego nie przynosi. Jest to naprawdę, powinno być w każdym razie świadome, dobrowolne, nikt nie powinien was do tego zmuszać, sami powinniście po prostu zrozumieć, że to jest dla waszego organizmu dobre, ponieważ będąc już na prawdziwej głodówce, takiej na przykład, że w ogóle nie spożywacie żadnych pokarmów, soków, tylko jesteście na wodzie albo po prostu na sucho,
co tu już wyższa szkoła jazdy, no to wtedy wasz organizm jest w stanie zwalczyć, czy tam usunąć różne niedobre rzeczy z waszego organizmu. Ja wiem po sobie, ja takie rzeczy stosuję. Komórki właśnie podczas głodówki trawią uszkodzone swoje struktury. No są możliwe takie sytuacje, że guzy znikają. No oprócz tego, no musicie po prostu być świadomi tego, jak to działa. Musicie bardzo chcieć, nie ulegajcie naciskom z zewnątrz. Wasze ciało powinno się samo do tego przygotować, sami powinniście to podjąć, tą decyzję. Jeśli macie jakieś choroby, to róbcie to pod opieką jakiegoś dobrego specjalisty, naturopaty lub lekarza, jeśli się taki gdzieś trafi. Trzeba pamiętać wtedy oczywiście podczas takiej głodówki o tym, że trzeba suplementować witaminę D3. W ogóle ci, co mają niski poziom witaminy D3, no niestety nie powinni takiego czegoś stosować. Tutaj musimy mieć tego świadomość. To nie muszą być takie, jak powiedziałam, głodówki już od razu, które się wiążą z niejedzeniem niczego, tak? Możecie właśnie, nawet polecam przygotowywanie się do takich rzeczy przez dietę sokową tylko, tak? Żeby nie obciążać po prostu tego organizmu, dlatego że słuchajcie, no jak jemy nieustannie, tak? Bo dzisiaj ludzie nadużywają jedzenia, więc jedzenie 5 posiłków dziennie to jest w ogóle bzdura. Nikt nie powinien tyle posiłków spożywać, bo większość ma tendencję do tego, żeby po prostu zjadać za dużo. Powinny być 3 posiłki dziennie. Jeśli ktoś nie potrzebuje śniadań, to nie musi jeść tych śniadań i po prostu organizm wam za to podziękuje. Oczyszcza się wątroba, oczyszczają się jelita, wszystkie organy po prostu się regenerują. Człowiek wygląda młodziej. Dlatego polecam wam naprawdę takie głodówki stosować od czasu do czasu, zwłaszcza jak na przykład jest, no czasem jest tak, to nam organizm sam mówi, że na przykład w lecie nie chce się jeść, tak? No tak jest, coś w tym jest. W lecie nie chcemy spożywać posiłków, nie ma na to organizm ochoty, tylko picie. Więc pijmy wtedy dużo wody, pijmy wody właśnie z cytryną, z solą himalajską, z różnymi tam dodatkami i po prostu organizm się wtedy sam oczyszcza. Organizm nam daje wtedy moment, daje nam wtedy taką informację, że on chce tego oczyszczenia. I te nerki, i wątroba, i jelita, te organy wszystkie zaczynają lepiej wtedy pracować. Dlatego zapamiętajcie to sobie. Oglądajcie mój kolejny taki cykl, który właśnie niedługo utworzę na temat ziół. To będzie już w formie edukacyjnej. Postaram się omawiać poszczególne zioło, które teraz obecnie kwitnie, które warto zrywać dla naszego zdrowia, warto spożywać, zażywać w jakichkolwiek postaci. Będzie tego sporo, więc myślę, że warto to oglądać. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Hej!